jestem burmistrzem Bernard Termen z Wilna. Dostałem taką propozycję odrestaurowania organów w katedrze w Lwowie, małych organów. Pierwszy raz, gdy przyjechałem ten instrument obejrzeć, w środku było pustciutko, żadnych piszczalek nie było, oprócz tych piszczalek, które tu widzimy w prospekcie. Tylko piszczalki prospektowe. No i dostałem takie zadanie, żeby te wszystkie piszczalki odnaleźć. Bardzo ciekawie wydarzyło się, że te piszczalki odnalazłem. Niektóre na strychu, niektóre przy organach, niektóre przy dużych organach, przy małych, i tak zostały skomplektowane cztery głosy. Następne dwa głosy były też odnalezione w organach już dużych. No i teraz ta sytuacja wygląda taka, że wiatrownia jest tutaj, tu widzimy, na którym stoją piszczalki. To zostało wybudowane w 1837-39 roku przez lwowskiego organmistrza Duchyńskiego. Natomiast w 1896 roku już ten Duchyńskiego instrument już był w słabym stanie i jego przebudował lwowski organmistrz Jan Śliwiński. On zostawił cztery głosy Duchyńskiego i dodał swoje dwa głosy, a te swoje to był pryncypał, który mamy na prospekcie, i Gemshorn, który tu mamy między tymi głosami barokowymi. Bardzo cieszę się, że została mi ta praca powierzona. Wszystkim przekazuję ten instrument dla parafii, dla księży. Niech służy na chwałę Panu i naszemu Ojcu Niebieskiemu. A poza tym do naprawy organów tych głównych służyły różne piszczałki, które sobie po prostu zabierano jak z takiego zapasowego jakiegoś składu. Ja powtórzę, jak z zapasowego składu. I teraz po latach, kiedy mamy możliwość, żeby wyrestaurować organy wielkie, a praca zajmie 3 lata, trzeba było reaktywować, uruchomić z powrotem organy małe, ale zaczęto od tego, że kupiono motor specjalny, który napędza to powietrze, no i dokonano ogromnego remontu i uzupełniono piszczałki.